Co będziemy robić? Jeszcze raz pokaż, będziemy wszyscy widzieli. To gdzie jesteśmy? W Szczecin Dąbie. Co robimy? Idziemy do serwisu Volvo i Penta. Idziemy zapytać, czy mają części tutaj do naszego silnika Volvo Penta, taką jak uszczelkę pod głowicę, pierścienie nominalne, panewki i jeszcze takie uszczelki pod wtryski. Ty mi namówisz wszystko. Części są bardzo drogie, niestety. Musimy podjąć jakąś decyzję, jedynie słuszną. Ale pan jeszcze powiedział, że sprawdzi nam z innej hurtowni. Zamienniki. Zamienniki. Zobaczymy. Droga, obejrzyj dziach, czy stoi. No pan nam powiedział, że części kosztują tyle, ile kosztują. Czyli ile? Około 10. A nowy silnik porównywalny, nie Volvo, tylko Vetus, porównywalnej mocy, kosztowałby 33 tysiące złotych brutto. Teraz pytanie, czy remont warty jest grzechu. Musimy to bardzo mocno przemyśleć. W drogę! I wtedy zadzwonił telefon. Szybko wróciliśmy do warsztatu. No, już się cena troszeczkę zmniejszyła, bo w Anglii są jakieś zamienniki o 2/3 tańsze. Idziemy. Wody dużo. Wszystko co wybrałeś to wróciło. Przynajmniej mam pewność, że to jest z góry, a nie z dołu. Teraz nie ma jak z dołu przyjść. To nie którędy. No to jesteśmy na jachcie. W tym samym miejscu co przed świętami jest, zebrała się woda, ale na szczęście ta woda jest z góry, nie z dołu. Gdzieś mamy przeciek górny. No i co do roboty? Co będziemy robić? Jeszcze raz pokaż, będziemy wszyscy widzieli. Woducha. Jak to pachnie jedzonkiem, miam, miam, miam. Dzień dobry. Woda zatankowana, można posprzątać po obiedzie. Godzina 16, środa. Nietypowo jesteśmy w tygodniu w Szczecinie. Wzięliśmy parę dni wolnego, żebyśmy mogli też skonsultować kilka rzeczy z fachowcami, którzy na co dzień są niedostępni dla nas. Znaczy, którzy na co dzień pracują w tygodniu, a w weekendy są dla nas niedostępni. I jesteśmy w Szczecinie, żeby też popracować. Zostajemy tutaj co najmniej do piątku. Co najmniej. Teraz Arek idzie do roboty już na górę, a ja jeszcze muszę skończyć edytować film, żeby na jutro był gotowy. I do zobaczenia. Nara. Już skończyłam edycję, teraz wracam do Arkadiusza do roboty. Czy Arkadiusz to psuje? Ściągam to. I te wszystkie śruby są tak zmiedziowane, porodzewiałe. Będę tutaj ich odkręcić. Wszystkie są za... zepsute. Zepsute są? Zepsute okrutnie. Ja się tu męczę z nimi. Ile godzin walczyłeś? 2 godziny. 2 godziny, 10 minut. No, plan jest taki, żeby to wszystko rozebrać, a dokładniej doczyścić.
czwartek, wyspaliśmy się, chociaż strasznie wiało, dalej wieje. Kołysało kamperem. Kamperem tak kołysało, jakbyśmy byli na morzu. Ale przetrwaliśmy noc. I teraz już po śniadaniu ruszamy do roboty. Będziemy dzisiaj testować różne sposoby zdzierania kleju. I znowu sprzątać, poukładamy trochę, poprzekładamy, żeby móc się dostać i pracować jeszcze głębiej. Teraz zostawiamy na parę chwil i zobaczymy, jak to będzie potem szło szpachelką. No to zaczynamy testy. Tu jak nie ma nic, to w ogóle nie idzie. No. O! On mocno żre. Ten remover. On powinien wyglądać jeszcze. No on żre też ręce. Ręce? No. Właśnie się rozpuściła rękawiczka. No dobrze, jak na razie wychodzi na to, że sama szpachelka niekoniecznie z tym preparatem idzie, ale idzie taki glutek. Z tym preparatem odwarstwia się w fajnych kawałkach. I z ostatnim preparatem też jest w fajnych kawałkach. I teraz wyklejamy i bierzemy się za czyszczenie już na do końca kwadratów. Tak to wygląda po zdarciu wszystkiego. Tu w ogóle nie chcę iść. Najgorzej. Tu jest fajnie, ale tak glutuje się i żeluje. PK900 i nitro właściwie są porównywalne. A teraz jeszcze nasza tajna broń. Widać, już prawie wszystko zrobione. Jak nie szlifowanie antyfoolingu, no chociaż klej sobie będzie wycierać. Masakra. Marek tymczasem posprzątał lewą burtę, żeby móc demolować ciąg dalszy drewienek. Fajnie tam wyglądają te cztery takie kwadraciki. Widać, gdzie czyszczone, co? Nie postarałaś, dziewczyny. No jak nie? Postarałam się, patrz, takie widać, które są czyszczone, a które nie. Mamy trzy okna dodatkowe. Jest 14:20 i po tych kilku godzinach wygląda to tak.
zrobione. Trochę nie zrobione. Teraz idziemy na przerwę obiadową. A na obiad w kamperosie. Krupnik. Oczywiście przygotowany wcześniej we Wrocławiu i przyjechał tutaj zamrożony. Ale dzięki temu parę chwil i mamy gotowy, fajny obiad. I możemy wracać do naszej ukochanej pracy. Mężu, widzę, zjadłeś obiad? To. Jesteś znowu pełen sił i werwy? To. Widać. To. Ale patrz, tylko zjadłeś obiad, od razu zepsułeś kawałek łódki. Co my tu jeszcze możemy zepsuć? Nawigacyjną żeśmy zepsuli. Salon prawy żeśmy zepsuli. Salon lewy żeśmy zepsuli. To kuchnia taka kusząca, może byśmy coś tu zepsuli. Rufowej też już nie ma. Od dawna. No dobra, do roboty. Dzikie koty. Już demoluję ostatnie fragmenty pod sufitki, jakie nam zostały. Tak. Wyjątkowo. Nie chcą wyjątkowy odejść. Dobry klej tutaj został zastosowany. Wyjątkowo dobry klej. To już cała zejściówka rozebrana. Już nie ma jak się złapać. Już nie ma uchwytów. A ja poddając na razie dzisiaj rufę, zajęłam się szafeczką i w tej szafeczce odzyskaliśmy już trochę drewna, ale pod sufitem jest jakiś demoniczny klej. Jeżeli wydawało wam się i nam, że skrobanie antyfoolingu to jest okrutna robota, to tylko nam się wydawało.